Hej wszystkim, jestem Bodzi Dur i będziemy ponownie grać w Streets of Rage 3, ale tym razem będziemy grać w japońską wersję, a tytuł japońskiej wersji to Bare Knuckle 3, więc będziemy grać w Bare Knuckle 3. Właściwie to, co znalazłem hack z angielskim tłumaczeniem, który został zrobiony przez Red Comet, Antona Berglina, Shixa i Valkyrie Ace'a. Teraz zobaczymy, czym się różni japońska wersja od amerykańskiej. Intro w japońskiej wersji jest trochę inne niż w amerykańskiej. Poznajemy nazwę tej bomby, o której była mowa. Wybuch bomby spowodował śmierć wielu ludzi w mieście. Oj. Te intro w Bare Knuckle 3 jest znacznie lepsze niż w amerykańskiej wersji, czyli Streets of Rage. I znowu widzimy list od Blaze, ale tym razem inaczej brzmi niż w amerykańskiej części. Przez bombę Rakushin 300 tysięcy ludzi zginęło, a 8 tysięcy zostało rannych. Dobra. Ustawię ilość żyć na 5. I tak jak poprzednio, ustawię poziom trudności na normalny. I z tego co wiem... Podczas wyboru postaci, teraz widzimy oryginalne palety kolorów postaci. Ale... dobra. W tej części wstępu nie ma w amerykańskiej wersji. I tu jest mowa o tej bombie, o której była mowa. Dialogi w Bare Knuckle 3, czyli japońskiej wersji Streets of Rage, są inne niż w amerykańskiej wersji, czyli Streets of Rage 3. W Bare Knuckle 3 bohaterowie wiedzą więcej o pewnych rzeczach niż w amerykańskiej wersji. Po prostu musimy rozbroić bomby. Dobra, trzeba się wziąć do walki. Grandpa! Również imiona wrogów są inne. Również u niektórych postaci, głównie żeńskich, to znaczy wrogów żeńskich, ubranie są trochę inne. Bo w tej wersji Suzy, a właściwie teraz jako Garnet, nie ma Rajstop. I chodzi w bardziej uwodzicielskiej pozie. No chodź. Slam Dunku.
podłowa, ty wajsie. Zaraz, zaraz. W japońskiej wersji, jak robi specjalny atak, to mówi Grand Upper. W amerykańskiej wersji to on mówi Bernacle, a Bernacle to, to tytuł japońskiej wersji Streets of Rage. Czyli może oznaczać to, że tytuł amerykańskiej wersji Streets of Rage to powinien się nazywać Grand Upper, a nie Streets of Rage. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Czy mi się wydaje, że w japońskiej wersji postacie, to znaczy wrogowie są bardziej łatwi do pokonania niż amerykańskiej? Albo mi się tak wydaje? Tylko nie ci strzelający. Teraz to ten koleś nazywa się Gold, a nie MacLeod. Czy MacBride, czy jak ktoś woli. Yeah! Fuck, zapomniałem. Ciach, ciach! Zrobię rzeźnię! A masz ty, Lipidzie! Ty, Bongosie! Muszę sięgnąć po żywność. No nie, tylko nie ci kolesie jeżdżące na motocyklu. Zamiast Shivy widzimy jakiegoś faceta z brodą. I naszym nickiem ze symbolem płci żeńskiej. Czyżby to był jakiś gej? Albo jakiś niewieściały koleś? God damn it! Wreszcie oryginalne imiona Zainali tej... Miu, miu.
zauważyliście, że w japońskiej wersji postacie trochę szybciej uderzają niż w amerykańskiej? Ale gej. You're so gay. Nazywa się Ash. Gay Ash. Sadząc po ubrań te kobiece ruchy. Zostaw mnie tych homo nie wiadomo, który urwał się z Village People. A właśnie, co on urwał się z Village People? Nie uciekaj przede mną, ty homo nie wiadomo. Okaż trochę męskości. Uff! Nie rycz tak tylko dlatego, bo ci się paznokieć złamał. O, również Elektra jest bardziej skąpym stroju. To znaczy takim oryginalnym. Tak jak w dwójce. W pierwszej walce jak zwykle walczymy siwo, tyle że jestem razem ubrany na zielono. A nie na ciemno-niebiesko. Zostaw mnie ty, osiwiały. Siwa, która ma chiwa. Spodowa ty, czajniku. Udało się. Tak jak poprzednim razem, próbuję przetrzymać start i B tak długo, aż zacznie się drugi etap, by móc grać siwą. Skate, zamiast być zdziwiony, to chciałby nadal walczyć ze siwą. W przeciwieństwie do amerykańskiej wersji, to już wiedzą, dokąd mają pójść. Granat! Grantappa! Pan dostał w ryło. Dobra, idziemy. Jednak japońska wersja jest łatwiejsza niż amerykańska, bo na przykład nie musisz się męczyć z pokonywaniem motocyklistów. O, triple kill. Idziemy dalej. Barnacle 3, ten clown nazywa się nie Bruce, tylko Dunge, a kangur nazywa się Victy, a nie Roo.
Wow! Walczenie z nim w Barnacle 3 to był pikuś w porównaniu z tym, co było w amerykańskiej wersji. I pomyśleć, że taki sam trudności wybrałem, tak jak w amerykańskiej wersji. Streets of Rage! Streets of Rage! Skoro w amerykańskiej wersji mówi Barnacle, to on w tej wersji powinien powiedzieć Streets of Rage, a nie Grand Upper. Double kill. A macie wy, panie, wy kolesie. Należy się tym obostrać. Damn it. Elektry mnie atakują. No chodź, Lasencio. Blondyno jedna. No chodź. No stań do walki, tchórzu. Szkoda czasu. A chuj z tym kijem. Yo, tył. If you know what I mean. Walczymy z drugim bossem. Znowu Mona i Lisa, aniołki Dawin Przyjego, tyle że nazywają się teraz tak po japońsku. Onihime i Yasha. Shit! Zostaw mnie ty, Lasencio! Ty tata! No dajcie się złapać! Babole! Mam mocniejszy Grand Upper! Nie chcę zmarnować tej okazji. Shit! Stań do walki, tchórzu! Grand Upa! Kurwa mać! Zabiję was! Co tak przede mną uciekacie? Skaczę jak jakiś pchły! Jesteście człowiekami, a nie pchłami. Popatrzcie tylko, robicie bajzel w tym barze.
i znowu pokonałem te aniołki Da Vinci'ego. Tyle, że te brady nazywały się tak po japońsku. Otrzymujemy list. W tej wersji Streets of Rage ten pan, którego mamy uratować, nazywa się generał Petrov, a nie szef policji. Czyli zamiast szefa policji musimy ratować generała. Idziemy na budowę. Muzyka trochę mi przypomina Blues Brothers. Popatrzcie tylko. Ta gra jest znacznie łatwiejsza niż amerykańska wersja. Mimo, że to jest nieocenzurowana wersja Streets of Rage. To znaczy, nie dość, że ta gra jest łatwiejsza, ta wersja jest łatwiejsza, to jest również i nieocenzurowana. Bo Ash, ten geju, z którym walczyłem przed Shivą, nie występuje w amerykańskiej wersji. Bo mogłoby to urazić uczucia homoseksualistom. Choć nie mam nic przeciwko homoseksualistom. Ja mam ważniejsze sprawy na głowie. Nazwę się temu bezrańcu! Uff, dobrze, że nie wpadłem w przepaść. Amerykańska była tak trudna, że aż mnie prowadziła do frustracji. Do czystej furii. Wypad z baru, brak towaru. Ty też. Teraz musimy uciekać przed buldożerem. Co tam jest ty buldożerze? Uff, zdążyłem. Shit! Kurwa mać! Nie zdążyłem. Musimy rozwalić ściany tak szybko, aż... Ech! Nie zdążyłem.
Och. Czyżby to był Donovan ze Streets of Rage 2? Co? Myśleliście, że zrobicie nam mi gangbang? Nic z tego! Shit! Ogarnę power! O! Ha! Głupia! Sama spadła na... na glebę. O, mam teraz mocny Grand Upper. Chodząc po gwiazdce. To atak biegowy stał się coraz mocniejszy. Wypad. Kurwa mać. Przez tego babola traciłem... to znaczy, przez tego babola... mój Grand Upper znowu stał się słaby. No, przynajmniej ten rudowłosy, warangowaty Hakuyo wygląda tak bardziej oryginalnie. Bo Fabio to chyba raczej jako imię nie pasuje do azjatyckiego wojownika. Narzej się temu bez rajdu. Ciekawe kto pierwszy uderzy. Ten... Sparta! Teraz walczymy jeszcze raz z cyborgiem, który wrobił Axla. Tyle, że w tej wersji nazywa się Break. Żeby ludziom się nie pomyliły Axle. Shit! Kurwa mać! Co za kupa złom! Teraz przez chwilę nie widziałem, który to który. Im więcej go walę, tym bardziej czerwony się staje. Zaczerwieni się. A masz ty kupo złomu! Bum 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 bum. Robot. Słyszymy odgłosy zepsutych robotów. Kate, a właściwie sam, nadal podejrzewa doktora Zana za to wszystko, bo Zan kiedyś pracował dla pana X-a.
Tak jak wcześniej wspomniałem, trzeba uważać na te wagoniki. Po trzęsieniu się tych torów poznajemy, znaczy wyczuwamy, którymi szynami jedzie ten wagonik. Ja chcę grać Shivą. Znudziło mi się granie Axlem. Fuck. Shit. Zapomniałem, że tutaj, że pojechał wagonik. A macie wy rudzielce. Przypadkowy double kill. A masz ty. Wiju, wiju. Te noże należą do mnie. No nic nie widzę przez tą kolumnę. Zostaw mnie ty, Anglu, kącie. Do kąta, kącie. Do kąta. Marsz do kąta. Łatwe, że aż bajka. No i co tak klękasz? Gloria, 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 in excelsis Deo. Nie. Gloria, gloria, gloria. In excelsis Deo. Ja tył. Lasencję? O nie, tylko nie ci wojownicy ninja. Są tacy irytujący. Muszę się skryć. Skacze jak mapy. Yeah!
Grand Top, yeah! I od tyłu. Znowu jakiś ninjutsu. No chodź. Come at me, ninja. Come here. Skryje się. Głupi są ci ninjowie. To znaczy, nie wejdę do skryjówki, kiedy ja się kryję. Chciałem was kroić mieczykiem! Shit! No, nie dał mi nawet użyć mieczyka. Okrzyków śmiertnych, znaczy okrzyków wrogów, co ja wolałem. York! Kurwa mać! No ja pierdolę! Nie dadzą mi nawet użyć mieczyka! To wszystko przez tych wojowników ninja. Nie dali mi użyć mieczyka! Moron. Ten mnie shurikenem jebnął. Nie zdążyłem uciec. Fucking ninjas. Masz ten swój mieczy. Debil. No nareszcie. Ci ninjowie mnie irytowali. O, teraz będziemy walczyć z Yamato. Tym klonującym się ninjał o wysokości Sautera ze Streets of Rage 1. No, trochę białka mi się sprzedało. Pokonałem pierwszego klona, Yamato. Chyba z Ramato. Odbiłem jego shurikena. Bardziej godnym przeciwnikiem Yamato byłby Shiba. Teraz został mi ten prawdziwy Yamato. Cholera, chciałem zabić ten wypasowy kombos. Fucking ninja.
Świat! Odbiję ci wszystkie shurikeny. Tak, myślisz, że mnie pokona będąc niewidzialny. Yes! W porównaniu do amerykańskiej części walka z Yamato to był pikuś. I pomyśleć, że taki sam poziom trudności. O, żyćko dostałem. I w samym intrze dowiedzieliśmy się, jak się nazywało miasto, w którym bomba wybuchła. W wersji amerykańskiej oni nie wspominali o apokaliptycznej przyszłości miasta Wood Oak. Znowu ci ninjowie. Ej, popalę ci. Cholerny ninja. O, żyćko! Rantapa! O, kolejne żyćko! Jakiś dragon, smoki! Wy tajgery, tygrysy, koty. Miau, miau, miau. No i co się tak bronisz, ty feniksie fioletowy? Panie profesor, kody czasami znikają dźwięki, obrazy. Na wszelki wypadek wpisałem kod na niekończącą się ilość kontynuacji. W razie wypadku jakbym ciągle dostawał łomot. Nie ma srania po gałęziach. Bardzo jesteśmy w budynku pana X-a. Znowu mam mocniejszy Grand Upper. To jest tak zwany Bernaku. Ale nie ten Bernaku, czyli tytuł japońskiej wersji Street of Rage. Julio.
chuju. Właśnie Donovan został zdonowany. Hard. Zrobię ci taki hard attack. Zaraz. Cholera, zostałem zabity przez dupę Bongosa. Tego lipidziarza. Damn you, lipidy! Nie no, coś mi nie wyszedł ten angielski. O, triple kill. Po piersia pana X-a. No ja pa flutę. Byłem pierwszy. Ice T. Dwóch panów za innym razem. Załatwiam. Kolejny pan. Ten Zainol w zielonej... powinien się nazwać po prostu G-Zainol, czyli Green Zainol. Zielony sygnał. A masz ten niedorobiony Feniksie? Ci rudowłoscy bojownicy Kung Fu to jacyś obrońcy praw zwierząt. Nazywają się jak zwierzaki. Harlem. Ale nie ten Harlem Shake. A poza tym dlaczego Harlem? On jest biały. Ten blondas. Way? Na początku, poglądając na tą nazwę, myślałem, że to Swag. Podniosę ten metalowy kij baseballowy. Cholera, te galsie byli, ci galsie byli pierwsi. Zabrał nożek! Dziadega jeden. Shit! Dalej. A masz! No zdychaj! Yes! Kij się złamał. Jakiś pedalski kij metalowy kij baseballowy. Dychaj!
Mech! Mech, 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 disco polo! Disco polo! No, panie Iksie, w końcu się spotkamy. I to jeszcze raz w tej grze. Żądamy od niego odpowiedzi na temat generała Petrowa, który występuje zamiast szefa policji. You son of the bitch! Ty sukinsynu! Double kill? Slam. Normalnie slamsy tu chodzą. Czy slamdanki. A macie wy blondasy. Życie wam nie szkoda? Życia wam nie szkoda? Shit! I want to touch your booty. Wezmę cię od dupy strony. A zapomniałem, że jeszcze jedna mi została. Fajny śmiech. Kupa złomu. Poraził mnie prądem. Pan... Kupa złomu w kształcie pana X-a. Zaś mu nie wyszedł atak pociskiem samonaprawiającym. Dobra. Nareszcie mogę wreszcie zagrać Shivo. Final Crash. O, teraz rozumiem. Mówi Final Crash, a nie Kiketek, który jest zbyt oczywistą nazwą ataku. Final. Myślisz, że my nie dożyjemy? Ja wiem, jak... Ja wiem, jak zapobiec tej całej apokalipsie.
to jest etap, w którym trzeba zniszczyć te machiny tak szybko, by nie pozwolić na to, by osoba, którą mamy uratować, mogła zginąć. Ale szybko napierdala. Shiva! Zostawcie tego Shivę. Shiva jako postać grywalna jest zajebisty. Popatrzcie tylko. Jest taki szybki, taki potężny. Tyle, że minusem jest to, że nie może broni podnieść. Kto śmie mi nie pozwalać? Nie pozwalać niszczyć machin. Yeah! Final. Yeah! Dobra, schodzimy niżej. Teraz walczymy z jakimiś feniksami niedorobionymi. Tigerami. No i co się tak broni? Shiva jest tak mocny, że nie potrzebuje broni. Shiva, kung fu mistrz. Shiva to prawdziwy mistrz. Shiva. Fuck yeah. Fajno żresz. Wchodzimy na górę. Wjeżdżamy z powrotem na górę. No, uratowaliśmy generała Petrowa. Nazywa się Iwan Petrow. To chyba jakiś Rusek. Dowiadujemy się, że osoba, która zbudowała tą bombę Rakushin, to był kiedyś jeden z najlepszych przyjaciół generała Petrowa. No zjeżdżaj na tu łysy dżecie. Choć przyznam się, że w Streets of Rage trójce, w obu wersjach, Jet jest mniej i
nie irytuje mnie aż tak bardzo jak Jet Streets of Rage 2. Zostaw mnie ty, łysa pało! Atak zaskoczenia! Piu, 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 piu! Tak oto znowu widzimy Adama Huntera. Yo man! Ja jest Adam Hunter! Jestem cool! Dowiadujemy się, gdzie znajduje się ta bawa, o której jest mowa. Pewnie znajduje się w jakiejś bazie, która znajduje się w jakimś lesie. Ani mi się wasz zginąć! Ani mi się wasz polegnąć! Słyszałeś? Słyszałeś? Adam Hunter nie wybaczy ci, gdy polegniesz. Wow, ale on zdrowy? Trzeba uważać na te pułapki. Bo wcześniej grałem Streets of Rage 3. I wiem, co to są te czarne okręgi, czarne kręgi na trawie. A masz wy motocyklisty. Final crash. Final crash. Wypad z motoru. I w ruch. Yeah! Fuck yeah! Wpadłem w pułapkę. Lepiej zostać... nie wiem, co jest lepsze. Wpaść w pułapkę, czy zostać zraniony przez samodestrukcję robota? O nie, tylko nie ten system... What the hell? Chciałem przeskoczyć! A to mnie złapało! To gówno mnie złapało! To czarne gówno! No, bez jaj! Wtedy nawet tego nie zauważyłem! Aha, coś tu się kryje. A, coś czułem, że coś podejrzanego się kryje. Taki Simpsonowaty ninjitsu. Chipa, brzmi jak Shiba. Zrobię ci kilka plaskaczy. Brzmi tak, jakby robił plaskacze. Pan od A do Z. Ale oryginalna nazwa. Pan od A do Z. A macie wy panowie
od A do Z. Ale zapierdalają te kopie robota pana X-a. No ja pafluczę. Bum, 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 bum. Ale za dymy robi? I oczywiście musiał jakiś robot zjebnąć mnie z laserka. I ten też! Trzymajcie mnie, bo... Final Crash! Właśnie, zrobię ci Final Crash! Final Crash! Silver? Gold? To chyba te ich imiona są nawiązywane do kolorów medali w zawodach sportowych. Cholera jasna. Złoto, srebro i brąz? Świat! Dobrze, że to mnie nie zabiło. Shit! No i musiała ta łysa pała. Kurwa mać! Kurwa mać! O nie, tylko nie ten tryb samodestrukcji. Co tam mnie ty, kolesiu z jetpackiem na plecach? Na plerach. Teraz wchodzimy do pokoju doktora Zero, a nie Dachm, bo tak się nazywa. Doktor Zero. O tak to znaczy lepiej się nazywa. Rozwalę tą machinę tym plaskaczem. Shit! No to kurde nędzno. No ja pierdolę. Ja pierdolę. Fine crash. No ja pofluczę. Haha! Udało się!
Znowu spotykamy się z mózgiem pana X-a. Czyżby? Skoro udało mi się w Streets of Rage 3 pokonać pana X-a w postaci robota, to mi się uda tutaj przed czasem to zrobić. Dobra, na wszelki wypadek zapisujemy. Znowu walczymy z tym robotem, który robi kręciołka. I wryło z kopa. Spodowa ty kupo złom z kręciołkami. Nie, zostały 2 minuty, a muszę pokonać tego pana X-a w postaci robota. No właściwie to jest robot kontrolowany przez mózg pana X-a. No daj się walnąć! To są jakieś kpiny. Próbuję doktorem Zanem. W japońskiej wersji zamiast PARAP to mówi szach, szach, szachmat, pani X. Specjalnie wybrałem Zana, bo doktor Zan zbuntował się przeciwko panu X-owi. Yes! Czy to już koniec? Traci przytomność, a w Streets of Rage 3 mówi, że on umiera. Spokojnie, spokojnie wszyscy. Skoro zdążyliśmy przed czasem, to mamy pewność, że ktoś nas uratuje. Adam Hunter nas uratował. Tak oto drugi raz udało nam się przejść Streets of Rage 3, a właściwie to przeszliśmy Barnacle 3 z dobrym zakończeniem. Oto była cała trylogia Streets of Rage. To raczej. Najpierw chciałem powiedzieć, że miasto zostało uwolnione spod niebezpieczeństwa, które zagrażało przez tą bombę, tak zwaną jako Rakushin. Tak oto dzielni bohaterowie uratowali miasto przed zagładą. Oto był Streets of Rage. Cała trylogia Streets of Rage. Bardzo mi się podobało granie całą trylogię. Jeżeli jesteś miłośnikiem chodzonych bijatyk i chcesz w jakąś zagrać,
to polecam właśnie Streets of Rage. Bo Streets of Rage to naprawdę zajebiaszcza trylogia. Polecam ją. Zapiera dech w piersiach w akcji. Grafika jest wspaniała. Grywalność wspaniała. Muzyka zapiera dech w piersiach w akcji. Oj, powiedziałem, czy ja mówiłem, że grywalność jest wspaniała? Co ja mówię? Wspaniała. Znakomita. Idealna. Zajebista. Oto był Burnout 3. Różni się wieloma rzeczami od amerykańskiej wersji. Po pierwsze, tym, że była łatwiejsza od amerykańskiej. Dwa, że to była wersja nieocenzurowana. To znaczy, niektórzy wrogowie, głównie te panie, te kobitki, chodziły w bardziej skąpych ubraniach. I był jeszcze jeden złoczyńca, to był Ash, który wyglądał jak koleś, który urwał się z Village People. I te jego kobiece ruchy? Nieważne. W tej wersji Streets of Rage 3 zamiast oficera policji musieliśmy uratować generała Petrowa. Jakby nam nie udało się uratować tego generała, to byśmy musieli w ostatniej walce walczyć z Shivą, który w Białym Domu podszywa się za niego. W sumie cieszę się, że jest taki kod bez potrzeby użycia Game Genie, którym można odblokować Shivę. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.